Witajcie, myszki z tej strony Dragon, wypierzą ci głos Harbem 4 na modyfikacji Equestria at War jako kucyki. Nie, gramy jeden z tych państw. Jedna z osób postanowiła, że w bardzo oryginalny sposób, czyli przez Discorda, napisze mi, że żebym zagrał coś na Equestria at War. No i gram. Tak, więc zachęcam zawsze do pisania komentarzy, co warto zagrać, dlatego że ja powiem szczerze, kiedyś grałem w Equestria at War, nigdy chyba nie nagrałem odcinka, chociaż chciałem. I tak naprawdę, no to było wtedy, kiedy był tylko jeden kontynent, ten, ja nazywam go oryginalny. Po czym zaczęli dodawać kolejny kontynent, było fajne, po czym dodali kolejny kontynent, co też jest fajne. Po czym tak naprawdę nie chciało mi się ani grać to, dlatego że zawsze, gdy oglądałem jakąś serię z Equestria at War, to był 20-odcinkowy seria, gdzie przez kilkanaście odcinków się po prostu walczy z kimś. Więc zaczynam tą serię, dlatego że chcę 20 odcinków nagrać, kiedy walczę z kimś. Tak. Dobra, ale tak mówiąc nieco bardziej na serio, no jestem bardzo... Zawsze jestem zainteresowany zagrać jakiegoś nowego moda. Mam już pewną opinię na temat Equestria at War, widząc często nagrywki, jak ktoś prowadzi tą serię. Dlatego też nie mam jakoś największej, powiem szczerze, jeżeli chodzi o... po prostu opinii na temat tego moda, ale to może później. Więc tak, gramy dzisiaj jedną z nowszych państw, dosłownie ono się pokazuje na głównym ekranie, żeby zagrać. Gramy czymś takim, jak się nazywające Territorium Kyrii. Tak, i jeżeli ktoś wie coś na ten temat, to najlepiej napisze w komentarzach, ponieważ ja, jeżeli chodzi o moją wiedzę na temat My Little Pony, to myślę, że skończyłem wiedząc nieco na temat tego gatunku, który tutaj jest, ale tak naprawdę nic dalej nie oglądałem. Po prostu w pewnym momencie ja takie, o fajnie, żeby sobie pooglądać, czasami oglądałem ten jeden sezon, co zostali oni pokazani, ale później przestałem. A teraz jak się jeszcze te nowe filmy pojawiają, to czasami widzę i nie jestem jakiś zadowolony. Więc tak, jeżeli chodzi o historię, to nawet nie wiem, co się dzieje. Wiem jedynie, że tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Jedyne, co można przyznać po prostu twórcom Equestria at War, to że oni są profesjonalistami. Oni są profesjonalistami. Trochę z pisaniem, nie powiem, mam problem, ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to wszystko tutaj zawsze fajnie u nich działa. Więc postaramy się cokolwiek osiągnąć. Osoba, która mi napisała, co tam można zrobić z tym państwem, no to napisała mi, że są trzy różne ścieżki. I jeżeli chodzi o jakiś lore, o to, co ja tutaj widzę, to ja dosłownie nawet nie wiem, co się dzieje i mogę tylko powiedzieć, że fajnie? Chyba tak. Więc tak, jesteśmy w Vermilion Realm. Jest zbyt dużo, ten mod zbyt dużo prezentuje bardzo trudnych słów po angielsku, więc się nie dziwcie, że ja nawet nie wiem, co to jest. Może to być normalne słowo, może być to nazwa miasta teraz. Więc jeżeli chodzi o to, to tutaj macie lore. I ja dosłownie od razu mówię, nie będę czytać tego loru, ponieważ dosłownie nie wiem, oni zawsze dobudowują, robią wielki lore i są ludzie, którzy są mega tym zainteresowani i ja nie jestem, szczerze powiem. Ja, jeżeli obejrzycie moje serie, to ja czasami chcę się dowiedzieć, co się naprawdę w życiu stało. A to za chwilę opowiem też fajną rzecz na ten temat. Więc tak, coś... jakaś zmiana jest. Autumn Blaze, to chyba kojarzę, to taki on się pojawia w serii. I dostajemy, no, nawet fajne, więc dostaliśmy tutaj Autumn Blaze. Mamy Rainshine, nie wiem czy to... Chyba jest imię. No Matriarchat mamy. Matriarchę. I mamy, szczerze powiem, bardzo dużo tutaj dodatkowych. Mamy Vestiges of the Silence, to jest takie lore'owe, że oni byli cicho w kreskówce, później się coś zmieniło. Way of Fire, nawet nie wiem co to jest, oni coś samego wymyślili. A, tak. Tutaj oni ogólnie są taką jakąś dziwną rasą. No i tutaj jakaś, że planują jakąś zmianę, więc możemy albo powitać delegatów, albo wysłać
wysłać tych? Ale co? Czy to jest, że mogę zrobić tylko jedno, czy... Może wyślę najpierw zwiadowców, nie. Tych. Zabrakło mi słowa. Zawsze mam tu problem z tłumaczeniem envoys. Posłańców, o właśnie. Okej. Okay. Kwestia idzie na wojnę z bizonami. Będziecie bardzo dużo słyszeć dziwnych rzeczy w tym. Więc dostaliśmy list od premiera. Więc jedyne co tutaj jest napisane, że wszyscy są zadowoleni, że robi się jakaś zmiana. Co tutaj możemy? Musimy najpierw rozpocząć to, więc może rozpoczniemy 3,5-roczny plan. Cokolwiek to znaczy. Ja naprawdę przez ilość tekstu tego, ja wam nie będę tego wszystkiego czytać, ponieważ ani wy nie chcecie, żebym to wam czytał, ani ja nie chcę tego czytać. Więc jedyne co tutaj widzę, że piraci nas atakowali. Z tego? Tak. Oni... Możliwe, że coś się tutaj stanie. Jak na razie ja trzymam w stolicy, bo wiecie, kiedy nie wiadomo co się dzieje, lepiej trzymać dywizję w stolicy i później wysłać wszędzie dookoła. Więc powoli tutaj sobie zbieramy. Mamy tak naprawdę wszystko zablokowane. Tutaj jakieś konflikty. Coś się dzieje. Nie wiem, czy to jest. Więc tutaj coś mamy. Rozpoczynamy 3,5-roczny plan modernizacji. No, czyli chyba takie typowe. Rozpoczynamy jakiś plan typu. No, coś tam robimy. Tutaj możemy. Dostajemy jeden journal entry, dobra. Myślę, że po pierwsze armię sobie zwiększymy, bo to jest coś takiego, że jeżeli będziemy mieli podczas jakiejś wojny, która zawsze może się zdarzyć, będziemy mieć problemy z tą armią, no to lepiej sobie przed wojną coś porobić. I jakiś imperator. Ja mówię naprawdę, tutaj jest dużo loru, więc ja będę tylko... Brakuje mi czegoś takiego jak... Okej, czyli mamy problemy z tym, że ludzie nie wiedzą co się dzieje i teraz panikują i mamy plus jeden do popalenia się komunizmu. Nie wiem... O mój Boże, to jest komunizm! Komunistyczne kucyki! O mój Boże! Dobra, mamy jakieś rzeczy tutaj się zaczęło. Więc musimy zakończyć po pierwsze ten plan. I żeby zakończyć go, musimy mieć więcej niż 10 stabilności. To jest proste. Musimy mieć outdated industrial... musimy mieć przynajmniej jedno z tych aktywne. To też jest dobre. W ogóle war support to jest tutaj... No, w sumie okej, okay, ale szczerze powiem, trochę będzie mnie, że tak powiem, denerwował. I musimy mieć the ending the sales focus tree has been completed. To chyba ten cały. Okej, więc myślę, że po pierwsze wydamy... Chociaż nie, bo jeżeli mamy dostawać jakieś rzeczy, to może lepiej wydać sobie najpierw na to. Więc tak... Sweet Briar. Okej. Okay. I on daje nam Weekly Stability. Wow. Master Impact. To nie, ale my chyba nie mamy żadnych marionetek. No to. No to wiadomo, że trzeba będzie go zjeść. Embargo Modifier. Vestiges of the Silence. On dodaje nam Vestiges of the Silence plus 50? Ale do czego Vestiges of. Stability phase below. Kyria will be. Oh. To może być dobry. To może być dobry, tylko że pytanie jest takie, co daje, co oznacza plus 50? I mamy portret. Myślę, że czasami nie powinniście się chwalić, kto robił ten portret. Więc... A, dobra, bo koszt dodaje... Dobra, jak głupio myślałem, co to jest. To jest po prostu, że koszt dodaje taki duży. Dobra, to i tak wykorzystamy to. Nie wiem, o co dokładnie w tym chodzi, ale okej, okay, zobaczymy. Więc tak, na razie naszym głównym celem jest zostanie przy tym, co jest obecnie. Equestria Games. No to Equestria Games to taki film był.
i po prostu Igrzyska Śmierci po prostu mają. Więc tutaj się polepsza nam, ponieważ no tak się stało, więc fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, ja się to będę chwalić to w każdej serii, bo nie wiem, czy ona wejdzie, czy nie, dlatego się będę chwalił w każdej serii. Myślę, że na moim DLC tego nie będzie. Ja się nadal zastanawiam, bo to jest bardzo, bardzo proste, jeżeli się pogra chwilę w tą grę, żeby zrozumieć, że tego nie mogę dostać. Czekajcie. Na pewno nie. Raspody. Nie, to na pewno. Bo chodzi o to, że to są traity na to, jeżeli nie mam tego najnowszego DLC do Skandynawii. Już nie pamiętam nazwy nawet. Arms Against Tyranny. O właśnie. I chodzi o to, że tak naprawdę jest fajne. Powiedzmy to. Tak naprawdę ja tego nie mogę korzystać z tego, co mi odblokowali. Ja mogę korzystać z tego. Boom. I tak. Mamy wojnę domową. Ciekawy portret. A, on nie ma garnitury. Okej. Powiem szczerze. Okej. Dostaliśmy nawet to, że mamy... Podoba mi się ten statek do tła. Nie powiem, bardzo oryginalne. Więc mamy piratów. Powiem szczerze, tak naprawdę nie wiem, co trzeba by było. Chyba byśmy musieli zrobić o to, żeby pozbyć się piratów. Prawda? Tak, dobra. Więc jak to zrobimy, to zaczniemy atakować piratów, bo dosłownie po prostu musimy zabić piratów i to jest w skrócie tyle. Okej, okay. Więc do premiera. Mówię, większość tych słów po angielsku nie kojarzę. Okej, okay, czyli że dostaliśmy najpierw po prostu w gazetach wiadomość, a później dostaliśmy list do premiera. To jest typowe. A podoba mi się, że flaga jest taka robiona na Mongolię. To jest fajne. Dobra, więc najpierw pozbędziemy się piratów. Mamy 3 nowe fabryki. Wyślę je wszystkie na produkcję broni, bo dosłownie chcę mieć broń. Oraz przez to, że mamy oczywiście 68% na minusie, to zanim zrobimy karabinę, to dużo minie. W ogóle też ciekawe jest, że oni tutaj całe to drzewko zmienili. I ja powiem wam szczerze tak. Jeżeli ktoś zmienia całe drzewko techu, to oznacza, że będę musiał spędzić kilkadziesiąt godzin, żeby w ogóle go zrozumieć. Bo ja dosłownie czasami nie rozumiem. Okej, okay, Summer Sun Celebration. Okej, okay, to jest jakieś święto. Naprawdę brakuje mi takiego typowego przycisku. Proszę, nie dawaj mi ogłoszeń na cały świat. To co Kaiser Redux dał. W ogóle podoba mi się, że to jest chyba własne idee i one są nawet fajne. Okej, okay, więc mamy misję. Save political power to resolve crisis quickly. Okej, okay, to jest chyba ważne. Więc mieliśmy wielki tajfun. I się źle skończyło. O. Jak ja mam zdobyć 100 political power teraz? To daje mi 3 dni do końca. Dobra. What? Skończyło się? A, skończyło się dlatego, że mamy to. Dobra, więc tak, musimy najpierw zdobyć to. 75 dni. Czy ten daje nam? To daje nam do Annaline. Które to nawet nie jesteśmy my. Okej, okay, to chyba trzeba będzie go usunąć. Okej, okay, w Olejni jest wojna domowa. Nie wiem, gdzie to jest. I powstanie konstytucjonalistyczne w Polkhalkie. To chyba jest coś do Kartaginy, tylko dziwnie. Dobra, więc tak, na razie robimy wszystkie cele narodowe, które dają nam political power, bo żeby się to pozbyć, to myślę, że trochę minie czasu. Okej, okay, to jest ogólnie rzecz biorąc... Okej, okay, to może być trochę minusowe, jeżeli będziemy tutaj plus 50. Dobra. The Charter of the Rights. Nie wiem, co to nam dało, ale jeżeli dało nam political power, to zawsze biorę.
I szukam jeszcze coś, co tutaj nie mam. Dobra, realnie oczekujemy tego, że w te 24 dni uda nam się zdobyć to 100. Nie uda nam się, bo nie jest... Nie już jesteśmy. 19 dni, czy uda nam się zrobić minus? Nie, nie uda nam się. I co wtedy nam daje? Nie cierpię tego, gdy dosłownie nic nie mogę zrobić. Mamy nowy entry na ten. Jeżeli mam już coś przeczytać, to sobie wezmę książkę na jakiś fajny temat, a nie będę czytać tego całego loru. Dobra, to znaczy, że nie uda nam się. Czy to oznacza, że też... Nie wiem. Szczerze nie wiem. Boję się, że już coś zrąbałem. Zgaduję, że jest do tego jakiś playthrough, ale nie wiem, czy to mi się opłaca. Okej. Tutaj coś zrobiłem. Coś dalej mogę robić? Mogę tutaj zmniejszyć sobie. W ogóle ciągle sobie zmniejszamy stabilność, ale na szczęście mamy tego gościa, który nam nieco zwiększa. Teraz powinniśmy niedługo dostać tą rzecz, tak, failed. Coś możemy z tym zrobić? To mogliśmy wykorzystać w pewnym momencie. Ale okej. Okay. My dostajemy minus, co... Weekly, czy coś takiego? Weekly change minus 30, bo mamy Vestiges of Silence. Czy możemy sobie jakoś zwiększyć to? Dobra, mamy 6 dni. No to już się nam nie opłaca. Musimy sobie po prostu pójść w coś, co nam będzie zaczęło powiększyć, bo my dosłownie mamy problem z tym. Na szczęście mamy już mniejszy koszt. Mam... Dobra, wiem, że jest nowy entry, ale ja naprawdę nie szukam tego. To nie jest lore szukanie. Na razie ja szukam, ja szukam to. Dobra. Więc tak. A, wysłała do tych. Okej, jakiś list został wysłany. Welcome the delegates. Okej, rozumiem. Chodzi o to, że ktoś wysłał nam z daleka, dobra. Więc tak, mamy te oczywiście te 24. Się nam zmniejsza. Mamy ten Winter Frosta dostaliśmy. A, to zapewne dlatego. Dzięki temu mamy plus 5. Nice. Czy możemy kogoś dać, kto też nam... ją już mamy. A nie, została zamieniona. Okej, okay, construction speed. Ja bym sobie ją zamienił, ale chyba nie możemy tego gościa zamienić. Dobra. Więc tak, reformujemy biurokrację. Już szukamy możliwości na zwiększenie stabilności, bo dosłownie tego teraz szukam. Wszystko, co nam da stabilność, robimy. Szukam tutaj. O kurde, to będzie minus 10. Dobra. Szukam czegokolwiek, co nam da stabilność. Dlaczego nie ma tagów z tym stabilnością? Powiem szczerze, że jesteśmy w tyłku. Okej, okay, Harmony Heritage Homeland. Chyba tutaj wybieramy coś. Realnie ja wybieram ją, dlatego że ona daje nam stabilność. Cokolwiek daje nam stabilność, dajemy to. Szukam teraz, tutaj jest minus 10 do stabilności. Jest tutaj coś! Dobra, robimy to. Okej. Okay. Mamy jakiś problem z tym, tylko że jest taki problem. My w ogóle stabilności nie mamy, więc nawet nie mogę z tym nic zrobić. Mam jakiś non-aggression pack z gościem, który jest za innym oceanem. Okej, okay, możemy dostać tutaj jakieś rzeczy. To jest minus 1 stabilność.
Ale co on daje? A jeżeli tego nie zrobimy, to oznacza, że on w ogóle się nie pojawi? Amber, nie widzę Amber. Dobra, wolę stracić trochę, żeby przynajmniej móc w przyszłości dać go. Bo wydaje się, że jest dobry. Taki mega dobry. Dobra, jak zwykle tutaj coś się nam pokazuje. Okej. Kolejne. Can the rising fire be trusted? O! Nie przeczytałem tego. Okej, może nie będzie problemu z tym. Może. Dobra, robimy dalej. Okej, widzę, że już jeden rok minął. No, powiem szczerze, tak. Jeden rok minął. I dobrze nam idzie. Jej. Mamy jedną dywizję. To mi się podoba. Więc tutaj mamy tak. Albo tak. Mówię tak. Co daje nam stabilność? Wszystko bierzemy. Więc tak, tutaj mamy stabilność. Tego nie musimy. Political. Dobra. Więc zrobię to. Mamy już 35 stabilności. To jest jedna z głównych rzeczy. O! Ta mechanika. Okej, ciekawe. Dobra, mamy lepszy karabin. To zawsze fajnie dobyć. Zrobiliśmy ten lepszy karabin, czyli możemy tutaj zrobić to. Możemy konstrukcję zrobić, który będzie tylko robić 507 dni. Jej. Już nawet karabiny szybciej robią. Dobra, zamiast tego rób karabin. Potrzebujemy tego. Więc tak, mamy tą jedną dywizję. Wysyłamy ich tutaj. Tutaj jakaś rewolucja jest. Zawsze uwielbiamy rewolucję, tak? Wszyscy uwielbiamy rewolucję. Więc tutaj kolejną rzecz mamy. Nie wiem. Ja nawet korzystając z czatu GPT do pisania tych właśnie rzeczy, do pisania tych właśnie treści, wydarzeń, nawet ja potrafię pisać mniej niż oni. Okej, co tutaj mamy? Mamy stabilność. Mamy to. Mamy. Dobra, idziemy. Szczerze powiem, tak naprawdę chcemy to, bo nie wiem nawet co to jest. Tutaj mamy ten, przez to, że się otworzyliśmy, mamy to, ale my tak naprawdę chcemy zostać tym, co teraz jesteśmy. Dobra, plus 100, czyli jesteśmy na równym. Próbujemy robić to. Szkoda, że nam nie pokazuje, co nam dają te eventy, bo byśmy wtedy może byśmy wiedzieli, co dokładnie robić. Tutaj się nam też coś odblokowało, więc chętnie wezmę. Naprawdę jest dużo tu jakichś powiadomień, ale ja naprawdę nie wiem, czy to jest coś ważnego. Okej, tutaj mamy jakieś duże wybory, więc je na razie omijamy i dajemy tutaj to. Więc, o, chyba skończymy izolacjonizm. Wow. Więc tak. Chodzi o to, że tutaj chcą coś pozmieniać, więc stability modifier. Powiem szczerze, to raczej chyba nie powinno nam zagrozić. Raczej. Chodzi o to, że po prostu zwiększy nam się o wiele bardziej to. Więc ja wolę sobie tutaj wejść. Okej, kolejny event, który nas nie obchodzi, bo dosłownie nic się nie dzieje, dosłownie nic nie dzieje się do nas dookoła. Tylko się dzieje na innym kontynencie. Co powiem szczerze, teraz jak patrzę i jak będę robić swojego moda, nie, muszę zapamiętać to, żeby nie było aż tak dużo tych miętów. Okej. W głównej mierze ja szukam czegoś, co nam po prostu usunie te wszystkie tygodniowe.
Nie mogę sobie poszukać tego. Poprzez, wiecie, filtry. Więc muszę poszukać to w, po prostu w taki sposób. Tutaj mamy construction speed. Stabilność minus 2. Tutaj będziemy mieć słabo z tą stabilnością. Tak, Rice Hut. Możliwe, że już nic tutaj nie mamy z tym stabilnością, że zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe. To znaczy, że tylko przez eventy możemy sobie zwiększać. To znaczy, że tylko będziemy mogli eventami jakoś powiększyć. To daje nam stabilność. Dobra. Pójdźmy teraz w to. Pozbądźmy się tych upierdliwych piratów. I bym powiedział, że możliwe, że to będę już niedługo kończył ten pierwszy odcinek. Nie. Dobra. Jeszcze trochę pociągnę go, bo widzę, że coś może się dziać. Jak na razie, jacyś ludzie są od nas non-aggression pact. W ogóle podoba mi się, że to bardzo, bardzo jest blisko pewnej nazwy innej. Ok, więc tak, żeby to zrobić, musimy mieć przynajmniej jeden statek w tej porcie. To jest, powiem szczerze, to jest jedna z najprostszych rzeczy, jakie można zrobić, bo dosłownie mogę zrobić. A, nie wiem dlaczego tutaj przez to, że się zacina, to przeczytałem penis. Ok, dostaliśmy jeden dockyard. Nice. Więc niech to się produkuje. W ogóle jeszcze nic nie musiałem wziąć, żadny tam handel. Więc to jest fajne, że jak na razie nie potrzebujemy żadnego handlu międzynarodowego. Typowy naród, który w ogóle nie potrzebuje handlu. Jej! Nam się odblokowały? Nie. To co? Co mnie tam. Co mnie tutaj okłamujecie, że mnie że tutaj dostałem? Myślę, że tego jeszcze nie potrzebuję, ponieważ jeżeli mam taki koszt, no to słabo. O, ale mam Marines. Jej, Marines zawsze są fajni. A więc się ćwiczcie. A my powoli tutaj idziemy do przodu. Tutaj coś nam się polepsza w tej kwestii. I tak to jest jeden z mega potężnych rzeczy. Brakuje nam czegoś, co mamy. Tam gdzie jakaś wojna jest. Zawsze gdzieś na świecie jest jakaś wojna. Brakuje nam... Nie wiem czego, bo ciągle się pokazuje. Ale już powoli się tymi piratami będziemy rozprawiać. Tak naprawdę ja mam taki problem, że ja... Jak sami widzicie, nie mam nigdzie, gdzie zdobyć stabilność. Ok, dredging up old history. Nawet nie wiem co to. O, jakiś coś dostaliśmy. Okej. Więc teraz wykorzystamy ten braki pieniędzy, żeby coś kupić. Nice. Teraz pytanie jest takie, bo tak, na razie sobie to wyłączę. Szukamy czegoś, co daje nam dosłownie stabilność. Ok. To jest event, który dosłownie potrzebuje. Bro. Event, decyzja. To jest... To po prostu nas uratuje. I w sumie moglibyśmy wtedy porobić coś. Dobra, ale tak naprawdę... Dobra. Bo już i tak widzę, że to by się szykował długi odcinek. Ja muszę przerwać po tym. Dlaczego dostaliśmy tak dużo techu znikąd? No, bardzo dziękuję, ale jakby gra postarała się lepiej to napisać, to byłoby fajnie. Ok, więc póki co mamy to, ale to nie jest w ogóle świetna muzyka. Nie powiem, te nowe DLC dało fajną muzykę. Ok, więc na razie to wszystko. Zapowiada się ciekawie, nie powiem, no jest takie gigantomania z wydarzeniami. Zapewne są ludzie, którzy są zainteresowani tym, ale dla mnie to jest po prostu pisanie
pisanie po nic. Dosłownie, po co pisać event tak naprawdę, żeby dostać jedną opcję do tego. Dostać długi event, żeby dostać jedną opcję. Dobra. To na razie tyle. Sorry, że późno dzisiaj, ale to dosłownie nagrywam i teraz jest 16, więc jak ja to zmontuję, to już będzie 17. Przepraszam za to, ale po prostu wczoraj nie miałem czasu, a dzisiaj też postanowiono, że to, co mam zrobić później, zrobiłem wcześniej. Więc fajnie. To z wami Travel. No to cześć.